jakaś konkretna, tak, że to jest przypadek, że niestety ma mało precedensu w historii świata, czyli taka recesja bez katastrof naturalnych, bez wojny, bez jakichś czynników zewnętrznych, na stare czas spotkać, żeby tak na rzędu taka wypadała, już wszyscy mówili, że musi zatrzymać się odbijanie się do końca, który końca nie widać, chwilą wiadomości, że tutaj będzie kolejny, który będzie bardzo napięty z zdjęciami, z mieszkami profesor Jan Szyszko, dalsza recesja. Portugalia, stosunkowo do przyszłego radzi, Cypr sobie stosunkowo też nie poradził, wspomniała Irlandia, która aż za szybko idzie w górę z punktu widzenia. Włosi, którzy nadal mają problemy takie same i z rekonorowe jakoś dają radę. Moim powodem wychodzą na prostą, tylko bardziej słoneczną Italię. Zakończymy naszą rozmowę. Doktor Jacek Tomkiewicz, ekonomista Akademii Leona Koźmińskiego. Bardzo dziękuję za dyskusję. Ja też dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dodatkowo 316 milionów złotych otrzymają rolnicy z tytułu dopłat bezpośrednich. O tyle wyższa będzie kwota wypłacana w tym roku w stosunku do ubiegłorocznej. To efekt wyższego kursu euro, po którym dopłaty będą przeliczane na złotówki. Kurs wyniósł niemal 4,32 zł. Wiceszef resortu rolnictwa Ryszard Żarycki szacuje, że do rolników z tytułu dopłat trafi łącznie blisko 15 miliardów złotych. To jest rekompensata z tytułu niskich cen na produkty. To jest rekompensata z tytułu, że wystąpiły trudności na tych rynkach i trudniej jest uzyskać odpowiednią cenę. To jest też dbałość o użytki rolne za blisko 90% naszego obszaru kraju, czyli obszaru wiejskich. Więc to jest pewna renta dla rolników. Za niecałe 2 tygodnie ruszy wypłata zaliczek na poczet dopłat. O dopłaty ubiega się w tym roku ponad 1 350 000 rolników. Chorzy cierpiący na agresywną postać przewlekłej białaczki limfocytowej nie mają dostępu do nowoczesnych, skutecznych leków. Zwracają na to uwagę organizatorzy rozpoczętej kampanii Życie mamy we krwi. Na przewlekłą białaczkę limfocytową chorują głównie osoby starsze. Ich problemy z dostępem do leczenia są niedostrzegane, mówi prezes Stowarzyszenia Razem w Chorobie dr Leszek Borkowski. Jeżeli cele grypa zwróci uwagę na coś, to wszystkie media o tym piszą, natomiast jeżeli wyjdzie chory Kowalski, który ma 75 lat i tak dalej, i mówi, nikt mi nie chce leczyć, a jestem chory na przewlekłą białaczkę limfocytową, to się tu nie przyjmuje, to jest skandal. Coraz częściej chorzy zgłaszają się do stowarzyszeń i fundacji z prośbą o pomoc i sfinansowanie leczenia, dodaje Jacek Buguński ze Stowarzyszenia Pacjentów. Często kończy się to właśnie zakupem poprzez zaprzyjaźnione fundacje, poprzez zbiórki. To jest trochę niepokojące, że nie idziemy z trendem europejskim, tylko zaczynamy odstawać tutaj dużo. W Europie są zarejestrowane nowoczesne leki w agresywnej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej. W Polsce nie są one jednak refundowane. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Papież Franciszek odwiedził tereny nawiedzone przez sierpniowe trzęsienie ziemi w środkowych Włoszech. Przyjechałem dopiero teraz, bo nie chciałem wcześniej przeszkadzać. Wyjaśnił po przyjeździe do miasteczka Matrice, które najboleśniej odczuło ostatni silny wstrząs psychiczny. Marek Lemon. Papież rozpoczął swoją wizytę od szkoły w Matrice, mieszczącej się w baraku ustawionym obok zburzonego dawnego budynku. Spotkał się tam z około 200 uczniami, którzy podarowali mu rysunki zebrane w specjalnym albumie na temat kataklizmu. Po wyjściu ze szkoły papież powiedział: nie przyjechałem wcześniej, aby nie sprawiać kłopotu. Liczyłem się z panującymi u was warunkami. Jestem z wami i modlę się za was. Zapewnię, że od początku czuł, że musi odwiedzić mieszkańców tych terenów. Po to tylko, aby powiedzieć, że jestem z wami, nic więcej, i że modlę się za was. Franciszek był też wzburzonym niemal doszczętnie centrum Amatrice. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4:33 w Polskim Radiu 24. Zapraszam teraz na świat w powiększeniu. Gospodarzem programu był Michał Strzałkowski. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dziś przyjrzymy się Syrii, a potem relacjom unijno-tureckim. Syria, dlatego że
coraz bardziej zacieśnia się oblężenie Aleppo, drugiego co do wielkości miasta w Syrii, kontrolowanego dotąd w dużej części przez antyasadowską opozycję. Ofensywa na to miasto ruszyła jakiś czas temu i już to oblężenie jest niemalże zaciśnięte jak pętla na szyi tych, którzy tego miasta bronią. Bardzo mocne ostrzały i bombardowanie, zwłaszcza wschodniej części miasta. Zapytałem doktora Wojciecha Szewko, eksperta do spraw Bliskiego Wschodu, znawcy na tego regionu, także Wojciecha Narodowego Centrum Studiów Strategicznych, właśnie o to, jaka dokładnie teraz jest sytuacja w oblężonych Aleppo. W tej chwili trwają walki w samym mieście